Pora na pierwszą dziś walkę o pas mistrza Federacji KSW. A wystąpi w niej... Having made an instant impact in his KSW debut in February, he's thrust into championship contention. A grappling wizard from the land of the rising sun, he seeks to put his patented chokeholds to good use. Making his way to the cage, the Shizuoka Strangler, Kleber Koike Erz! Por isso eu posso suportar. Então vamos lá. Eu sigo em frente nessa estrada eterna com cicatrizes tão profundas quantas que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo. Quantas vezes, nem sei quantas vezes, meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço por carregar o peso do concílio, mas eu não desisto. Não vou largar no chão a arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar, mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar. As dores do mundo já posso suportar. As guerras e aflições já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. No final de tudo eu vou poder dizer que lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Hei de terminar minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é. Isso acontecerá, até lá não deixarei de acreditar que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sendo assim enfrento tudo, tornou-se limpo o imundo. Excluído agora é aceitável, portanto esse sufrágio imaginável é o que ainda se reserva pros que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei, então buscarei. Quantas vitórias eu puder, lhe dedicarei. Por teu intermédio é que as obtive, mesmo nos dias de crise, dias infelizes. Trarei o recordo que meu Deus vive, não está morto. Seu espírito habita meu corpo, eu estou nele e ele me cura em seu canto. As dores do mundo já posso suportar. As guerras e aflições já posso suportar. Pela força que me... Na wczorajszym ważeniu zawodnik bonsai jiu-jitsu osiągnął 65,700. Yumeina Nihon no senshu Kleber Erz Koike Hamamatsu. Panie i panowie, przed wami po raz drugi na naszej gali Kleber Erz Koike! A jego przeciwnikiem będzie... This experienced fighter has been a fixture on KSW show since 2010. Tonight he gets his first chance at championship glory, trusting that his well-rounded skills will see off yet another opponent. From Silesian Cage Club, this is Artur Korni Sofi. Tak mocno, że żyły ci wda, ciśnienie ci wzrosło. Powiedz to nic, że potraktowałeś się jak spowiedź. Serio, stakra, czym szale myślałeś, że zatrzymałeś, znasz pełen. Kłam lub mi. Karma.
tu narzekam, że kłamiesz, oszukujesz, wbijasz mi szpilę. Tylko proszę, zastanów się chwilę. Czy czasem nie warto zamilknąć, niż prawdą jak włosem zalewać? Serce się kleje jak złam tego. Dlaczego tak ciężko przyznać się? Do błędu przyznaję się. Bo jestem tylko człowiekiem, stworzeniem słabym, tak często złudnym. Czasem chcącym zmienić ten świat tak obłudny, w którym żyję, z którego czerpię wzorce. Często tak krzywe i brudne jak dworce kolejowe. Być może będzie dzień, w którym dobrego coś stworzę. Powiem prawdę, mimo że boli w niewoli. Artur! Nie chcę już być. Harry! Słowa jak tu szkodzą pod skórę powoli. Zostają tam na zawsze i ranią cię. Niewygodną dla kogoś, przyszywam jego serce jak mieczem na wskroś. Gdy nie powiem czegoś tak bardzo ważnego, prawda ukryta też zadaje cios. Na wczorajszym ważeniu zawodnik Silesian Cage Club miał na wadze 66 kg. Walka odbędzie się na dystansie 3 razy po 5 minut plus ewentualne 5 minut dogrywki. Limit wagowy 66 kg. Sędzia pojedynku Piotr Michalak. Panie i panowie, Artur Kornik Sowiński! Jeśli tak mocno, że żywo ci wyda, ciśnienie ci wzrosło. Zadałeś pytanie, dostałeś odpowiedź, to nic, że potraktowałeś się jak spowiedź zbyt serio. Stać na czucale, myślałeś, że zadrzajesz, że zaśmiałem. Polak jest wyższy od swojego rywala, ale przewaga zasięgu może być po stronie japońskiego Brazylijczyka. Poza tym on jest niepokonany od 6 walk, w 15 walkach. Tylu samo Sowiński odniósł zwycięstwa. Ma plan na ten pojedynek Kornika oczywiście prosty. Nie dać zaprosić się do parteru, aby rywalizować na chwyty. A z Kleberem Kojkę Erbstem, bo to jest zawodnik, który oprócz tego, że czynnie startuje w MMA, to oczywiście regularnie bierze udział w tych grapplerskich turniejach no-gi albo brazylijskiego jiu-jitsu i radzi sobie tam naprawdę znakomicie. Po zwycięstwie nad Anzorem Ażijewem poddał jeszcze Takahiro Ashidę i Michaela Torresa, a to warto zwrócić uwagę, zwłaszcza na to ostatnie nazwisko. Eksplozywność, obrotówki, kreatywna gra w stójce, czy mistrzostwo parterowe Erbsta. Rozpoczynamy bój o pas.